Cześć, witajcie! Zima! Piękna pogoda zimowa, jak w górach, jak w Zakopanem. Dziś mamy 12 stycznia i mamy Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I jakoby nie były zdania podzielone na temat, czy to jest dobra rzecz, czy zła rzecz, to ja wam chcę powiedzieć, że jadę nagrać dla was film, jak wygląda to na Islandii. Jadę z moim wózkiem, bo muszę go schować do samochodu, bo mi przeszkadza w domu, ale zobaczcie, jak dużo śniegu jest i cały czas sypie. Trzeba się odśnieżyć. No, do mnie przyszła koleżanka, z którą razem jedziemy właśnie na orkiestrę. Jest trochę aktywna, jak to się mówi, hyperaktyw. Tu jest właśnie Madzia, dzień dobry, siema. I Madzia nagra dla was, jak Wenus odśnieża samochód. No. No. Także moja właśnie tu jest ta duża, do Jeepa, ubrana jak miś. No i w ogóle jak w misiu, parodystycznie może być, tak. Śnieg mamy. Jakby ktoś chciał, chętnie oddamy. Oddam śnieg, sprzedam śnieg. Chciałam cię nagrać z perspektywy, z góry. Ja tu stoję, halo, halo. Dobrze, że szerokokątny obraz mam, bo mnie Madzia dalej nie nagrywa. Madzia, tu staj, z tej strony. Dobrze, proszę pani. Ty nie możesz nagrywać. Dobrze, proszę pani. Musisz nagrywać mnie z przodu, to nie radio. Jak ty to powiedziesz? Madzia jest radiowa. No Madzia jest radiowa. Madzia jest bardzo radiowa, ponieważ Madzia właśnie ma kierunek studiów ukończony radiowy. Jej obsługa kamery Radio trochę Maria. Nie wychodzi. Radio Maria, telewizja ma mordę, trzeba pamiętać. Radio Maria, Radio Maria, daj mu Maria, daj mu Maria. Tak się wyłączyło się. Także sytuacja pod kontrolą, ale w tym roku zima. No zimę mamy w tym roku całkiem ładną, jak to było. Obfitą. Co roku takie zimy są, tylko zależy o jakiej porze roku. Dobra, przyjdź do mnie tu bliżej, bo mnie nie będzie słychać. Ja powiem wam tak, że jak się odśnieża samochód, to bardzo ważną rzeczą jest najpierw odśnieżyć sobie dach, bo potem wszystko nam spada na dół. Ja dachu aż tak nie odśnieżam, tylko go wzruszam, żeby w czasie jazdy to i tak odpadnie. I ważne dla mnie bynajmniej jest to, żeby sobie tutaj ten śnieg zabrać dokładnie, bo potem on na szybę i tak tutaj leci, więc przeszkadza i mamy efekt deszczu. Ale dzisiaj tego efektu za dużego nie będzie, gdyż i tak pada, więc dobra, wsiadamy, bo Madzia radiowa źle mi tu nagrywa. Masło maślane wyszło, dobra. Jedziemy na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No dobrze, no to teraz tu trzymaj w mojej torbie mój stan. Ja sobie rękawiczki zmienię na moje stare, dziurawe, zawsze wysłużone. Ty, no one są zarąbiste. Bo one są z tego takiego... Tu, cicho, bo obsparkane tutaj są. Ale to wiesz co? Nie, żartuję. Każdy chyba tak robi. Ale nie, ja żartuję, bo mam chusteczki, tylko tak ci specjalnie. Patrz, dopiero odśnieżyłyśmy, już zasypało i nas. To zwłaszcza miejscowi w tym przodują. O, miejscowi, dobrze powiedziane. Ale pytanie, czy my w ogóle dojedziemy, bo... Mhm. Nie, coś... Nie, wtedy jak w sobotę tu utknęłam... Co ty? Jak,
no bo ja utknęłam. Opady, tak? Te tak, największe w to ja tu na drogę nie wyjechałam po prostu. A teraz zobacz, ile jest śniegu, na razie jedziemy, także ja tu miałam już problem. W centrum już jeżdżą, to już od śnieżarki, że tak powiem. A nie, no od śnieżarki jeżdżą, tylko właśnie, o zobacz, jak powoli jedziemy, bo można się tu pomalować w międzyczasie, zanim dojedziemy pod górę, bo po prostu czas wjazdu wydłużył się. Ale nie, spoko. Jedziemy zobaczyć poszukiwanie smalcu. Poszukiwanie smalcu, ponieważ, kochani, na mojej jednej grupie facebookowej Maciej, tak, Maciek właśnie, który zrobił smalec, kupił kolega 18 kilo smalcu, znaczy, przepraszam, wróć. 18 kilo słoniny, tak, boczku. Odciął skórę, z którą się bardzo mozolił, z tego co mi wiadomo. Potem smażył to przez chyba, kroił to przez chyba 7 czy 8 godzin jeszcze z pomocą jednej osoby. Na drugi dzień on to wytapiał i ten właśnie smalec jest dostępny w tym punkcie islandzkim Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobra, nagrywamy dalej, jedziemy, widzicie, jest piękna zimowa pogoda i właśnie tu Magda dobrze mówi, że zmieniły się trochę przepisy ruchu drogowego na Islandii i właśnie warto sprawdzić, co się zmieniło. Na pewno zmieniło się to, że nie wolno w tej chwili na rondzie zmieniać pasu i to był ten przepis, tylko policja nie miała na to jakby haka i nie mogła dać za to mandatu. Dzisiaj można mandat za to dostać. Bardzo ważną rzeczą na pewno jest fakt, że alkohol z 0,5 zmieniono na 0,2, także jeżeli wypijemy kombuczę albo jakiś inny taki kefirowy napój, może się okazać, albo zjemy za dużo jabłek, bo też tak może przecież być, to może się okazać, że mamy alkohol we krwi, który będzie powyżej 0,2. No ale w tym momencie do 0,2 policja nas zatrzyma, każe nam wysiąść z samochodu i nic nam nie zrobi, także to jest ten plus. Powyżej 0,2 odbiorą nam prawo jazdy, także trzeba bardzo uważać. Co tam jeszcze się zmieniło, nie wiesz, bo ja już nie pamiętam właśnie. Chciałam się coś zapytać, jak to jest, bo oni nigdy nie wrzucają na rondach kierunku, prawda? No, na rondzie trzeba wrzucić kierunek, jeżeli zmieniamy nie w pierwszym wyjeździe, tylko w drugim, trzecim wyjeżdżamy albo krążymy, bo się pomyliliśmy. To powinno się wrzucić na lewy, że po prostu krążymy. No niestety na Islandii dużo ludzi w ogóle nie włącza kierunkowskazu. To by trzeba było o tym właśnie poruszyć ten temat, że jednak dużo ludzi w ogóle nie... Ale go zarzuciło. Jednak dużo ludzi nie wrzuca w ogóle kierunkowskazów i to już jest nagminne po prostu. Ja wczoraj jechałam za kolesiem, który uczy się na prawo jazdy, bo miał Ivinga Axtur, czyli zieloną taką naklejkę, że już ma zdane egzaminy, wyjeżdżone tam 16 czy 20 tych godzin, ale nie ma tego prawa jazdy, bo on się uczy prywatnie, tak jakby w swoim samochodzie, czy tam rodziców i tak dalej. I stał przede mną, skręcał w lewo i w ogóle kierunkowskazu nie miał, więc ja się pytam, no jak taka osoba wyjedzie później na drogę, jak ona już teraz nie jest nauczona wrzucać kierunkowskazu, to jest jedna z tych potencjalnych baranów, co później jadą i ty nie wiesz, gdzie on jedzie, nie? Bo on skręca w lewo, a pojedzie w prawo, bo już też tak się zdarzyło mi parokrotnie, że ktoś miał kierunkowskaz na przykład w lewo, a pojechał w prawo. A jak z jazdą w takich warunkach szczególnych, zimowych, musiałaś zdać ten egzamin na przykład? Nie. Teraz nie wiem, czy teraz jest, ale ja nie musiałam, ja miałam lekcję życia, bo ja na północy Islandii właśnie się uczyłam. Dużo gorsze pogody były jak tu, były góry. Nie miałam opon z kolcami w pierwszym sezonie, także ja miałam lekcje nauki właśnie tam i na pewno pierwsza zasada jest nie używać za dużo hamulca, tylko biegami hamować. Jechać powoli, dostosować się do warunków jazdy. Jak nie można jechać, to po prostu nie jechać, nie szarżować, nic nie robić takiego. No i pierwsza rzecz, którą na prawie jazdy uczy się ludzi, to zachować odległość, jak się jedzie, bo to jest największa przyczyna właśnie wypadku na drogę. To, że nie ma odległości, bo nie ma możliwości zahamowania, jeśli wjeżdża w kogoś, nie? No nie, raczej zahamują, nie?
Islandczycy tak, ale ja się spotkałam. Z gorzej, tak, z Polakami właśnie się spotkałam, którzy siedzą ci po prostu na tyle, 20 cm, denerwują, stresują kierowcę z przodu. Bo to jest śmieszne, bo on ma dobre hamulce. Kiedyś usłyszałam, jak ja zwróciłam komuś uwagę. Ja mam dobre hamulce i dobry refleks. Niestety dużo z dobrym refleksem już nie jeździ, nie prowadzi, nie żyje po prostu. Także nie ma co po prostu do warunków drogowych refleksu porównywać, moim zdaniem, bo nie wiesz, co cię nie za 100 metrów. Nie, gdzie zarzucę samochody. No oczywiście. Przed chwilą zresztą kogoś zarzuciło, bo za ostro wyjechał. Za dużo gazu dodał i go zarzuciło. No, a my jedziemy właśnie do takiego baru. Sport Barin i tutaj są dzisiaj smalce. Dzisiaj jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak widzicie, chyba Polaków jest dużo, bo cały parking jest zajęty. My sobie tu weźmiemy miejscóweczkę dobrą. O, nie będziemy tam jeździć i szukać, bo pod samym barem może nic nie być. A ja zostawię niebieską kartkę dla naprawdę potrzebującego inwalidy dzisiaj. Zobaczcie, mistrz parkingu, nawet nie poczułam. Dobra, idziemy, zmierzamy w kierunku właśnie baru. O, Viking, to tu można się jeszcze piwa napić. Prowadzisz? Nie, nie, czekaj, prowadzisz, nie jedź. Piłeś, nie jedź. Piłeś, nie jedź, przyjechałeś, wejdź do baru. I zobaczymy, co na nas tu czeka. No, coś się dzieje, coś słychać. Chodź, ciotka, idziemy. Zobacz, ile ludzi jest. Nie, spoko. Aha, bo licytacje są, tak. Olwer. Chodzimy do Olwera. Kiedyś dawno temu byłam w tym barze śmiesznym. O! Pozdrawiamy Pawła i jego żonę. Gdziekolwiek teraz jest, czy na Islandii, czy na Wyspach Obcych, w Polsce, w trasie. Oni są wiecznie w trasie, dlatego pozdrawiamy. No, dziewczyny ze sklepu polskiego tutaj są. Widzicie Euromarket. Mamy piąteczka. Słodkie rzeczy są, ciekawe. O, i kawa jest, tradycyjnie kawa na Islandii musi być. Tu jest tak głośno, ale chcę wam pokazać słynny właśnie smalec, który ugotował dla nas Maciejka, cyklop Maciek. Gotujemy na Islandii, grupa z Facebooka. Wszystko ładnie tutaj jest. Jak widzicie, smalec wiejski, słonina dwa rodzaje, gardla wędzonego, jabłko, cebula, majeranek. 12,5 po raz drugi. 13, nie czekajcie na chwilę. Pochodzą te ciasta. I 16 po raz trzeci, gratuluję ci. Skąd pochodzą te ciasta? Zapraszamy tutaj do Lindy. Kobiety robiły tutaj. Aha, kobiety. Aha, czyli po prostu przyjeżdżali te ciasta, tak? Aha, to, no, czyli ofiarodawcy byli. Kasia już ma. Ty już masz? A, okej, okay, dobra. Od 2000 kalendarzy. Wszystkich stron internetowych, więc mamy 2000 już po raz pierwszy, super. Czy ktoś chce taki kalendarz? Trójkę, mamy trójkę za kalendarz. 3,5 mamy za kalendarz. Ja tutaj wejdę troszkę wyżej, żeby nie było widać, tu się drugi. Tu coś się dzieje, baloniki można robić, o. Co tutaj się dzieje? Dziękuję. Przepraszam, co tu się dzieje? Gniotki. A co to są gniotki? A gniotki, już wiem, o co chodzi. Dobra. Bo ja ten... Z cywilizacji dawno już nie tego... O, gniotki. O, całkiem fajny pomysł. Mąka ziemniaczana, balonik, ekstra. Takie na nerwice. To powinien każdy tu obywatel Polski mieć na Islandii takie coś, jak go nerwica bierze. To pomieszczenie jest strefą bez stresu. A, strefa bez stresu. Bardzo dobre dla większości obywateli. Jaki stres? Jaki stres? Jaki stres? Mąka ziemniaczana. Mąka ziemniaczana. I nawet nie wpadłam na to, bo ten, nie? Boże, jak on. Ty kartoflu! No, ale nie, ty, dobre jest, fajne, dobre, no. Fajne, no. A zawsze jak coś, to można zjeść, jakby było coś, nie? Z tego typu zrobić. Dobra, bo dzieci. Krzyś mieszka na Islandii od jakiegoś tam chwilowego, krótkiego czasu, niedługiego, tak jak ja. No, 6, no to już trochę jest. 10 lat temu przyjechałem. Aha, no tak, bo ty pierwszy raz przyjechałeś. Od ilu lat uczestniczysz właśnie w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, no? Od 17 roku życia, czyli 10 lat. 10 lat, no to czyli co roku? 10 finałów. 10 finałów, a powiedz mi, który to jest finał orkiestry na Islandii? Na Islandii jest to 10 finał. 10 finał, tak. Czyli jubileuszowy praktycznie. Tak. I powiedz mi, jak oceniasz tutaj właśnie przebieg dzisiejszej właśnie aukcji? Z roku na rok jest to coraz prężniej działający finał, coraz więcej zbieranych jest pieniędzy.
jest tradycja od 10 lat przekazywana foka na licytację. W tym roku też to będzie. Foka? Tak, jest. Jaka foka? Foka, maskotka. A maskotka? Foka. Myślałam prawdziwa foka nie, z oceanu. Jest to foka maskotka przekazana co roku od darczyńcy z powrotem na licytację. Aha, aha, no na to super. Charytatywne. Aha, bardzo dobrze. Powiedz jeszcze, co miałyśmy się spytać? Ogólnie, jak odrzut, tak? Dzisiaj, no właśnie, no jest dużo właśnie, widać, jest dzisiaj bardzo dużo, tak, tutaj jest, właśnie. Jesteśmy w strefie dzieci, jest bardzo duże zainteresowanie, mamy strefę pierwszej pomocy skierowaną dla niemowląt, dla dzieci, czyli co tam znajdziemy? 90% to są zakrztusienia, zadławienia. Aha, czyli można przyjść i się dowiedzieć, nauczyć się coś w przeszkoli. I zobaczyć, jak wygląda pierwsza pomoc. Pozycja ustalona bezpieczna. Aha, bardzo co ważne. Należy po prostu wykonać w sytuacji zagrożenia życia. Odruch tego Heimlicha i tak, tak dalej. Co tu jeszcze mamy? Mamy na bieżąco co pełną godzinę licytację na żywo. Aha. Mamy stoły z jedzeniem, z jedzeniem i z fantami do licytacji ze stołu. Aha, no to świetnie. I o godzinie 19 zaczyna się strefa 18+, kabaret. Aha, jak to będzie w kabarecie? Musiałbym przeczytać, nie. Ale ktoś z Polski, czy tutaj z Islandii? Tutaj z Islandii będzie to stand-up, coś pod stand-up. Aha, czyli ktoś jest, kto po prostu robi takie rzeczy. Z keflowiny z tego co. Aha, aha, aha. No to czyli właśnie ten. A ogólnie aha, czyli o 19 strefa 18+ i do wieczora, czyli do 3 rano gdzieś tak. Rzeczy, to wczoraj odbyła się licytacja na żywo na grupie Polacy na Islandii. Aha. Jeśli wszyscy z wczoraj płacą to, co mają płacić, będzie ponad pół miliona. A 500 tysięcy islandzkich koron, czyli to jest ponad 15 tysięcy złotych, tak? Około 15 tysięcy złotych. Z bardzo ciekawych aspektów został wydyscytowany jeż, możesz go pokazać później. Okay. Jest to jeż zrobiony techniką origami, może nie, no, o, nie, ciekawe. Nie do końca origami, ale z papieru. Aha. Jest to jeż wylicytowane za 120 500 koron. No, to bardzo dużo, jest czyli to jeż, bardzo który fajnie. Będzie, ma już swoją historię na Polakach na Islandii, który będzie przechodnim jeżem prawdopodobnie. Aha. Dzisiaj też będą bardzo ciekawe prezentacje. Dobra. Czyli też licytują ludzie jakieś usługi, rozumiem, tak? Tak, jakieś też pobyte w domkach. Tak, w licytacjach może się znaleźć, usługi na paznokcie, na włosy, na malowanie. No ja się właśnie zgapiłam, ponieważ mogłam zgłosić siebie na licytację. Jako pójście na kawę. Nie, pójście na kawę z kimś, bo jednak tutaj też mnie trochę osób gdzieś tam zna. Co jeszcze można? Domek letniskowy na weekend. Aha. Lot samolotem 3-godzinny, lot helikopterem godzinny. O, no to dużo ładnie. Całodniową na środek A Islandii. Powiedz mi, Islandczycy jak do tego podchodzą? Tutaj też coś ofiarowali, czy to jest głównie Polska? Bardzo, nie, bardzo chętnie. Nie jest ich dużo, ale coraz bardziej się pytają, coraz bardziej chcą. Aha, zaciekawiło. No już widać, bo właśnie widzę, że przychodzą, także tak, właśnie to ciekawe jest. Jeśli po prostu się wytłumaczy, tym bardziej po islandzku, o co chodzi, to bardzo chętnie, bez żadnych problemów oddają no dobrze. Vouchery i różnego. Czyli też inicjatywa z ich strony. Tak. Dokładnie. No dobrze, to w takim razie idziemy zobaczyć jeża. Siema. Siema, siema. To jeszcze będzie chyba chwilę. To jest właśnie foka, która zostanie zlicytowana. Zobaczcie, jaka fajna, duża, piękna, biała foka. Witamy z powrotem i pokazujemy wam, jak wygląda tajemniczy jeż. To jest właśnie jeż, który zostanie zlicytowany, tak? Czy już został który zlicytowany? Został zlicytowany wczoraj wieczorem na aukcji na żywo za 120 500 koron. 120 500 koron. Właśnie ten jeż został za tyle zlicytowany i w następnym roku na pewno będzie to zrobione jeszcze raz. Zobaczmy, jak on jest zrobiony. Wykonany jest techniką z tych, jak to się nazywa? Z wstążki. Techniką z wstążki. Dobrze, dziękujemy. Na razie. Jeszcze będzie kurs ratownictwa medycznego. Właśnie widzicie, tu są manekiny, ludzie przechodzą, jest tłok. Jest ciasno, coraz więcej ludzi przybywa.
ale zobaczcie, tu są manekiny i to jest manekin o imieniu Ewa. Ewa, ponieważ taki właśnie był znaleziony. Kto to był znaleziony? Mumia starożytna. Mumia starożytna. Ewa. I dzięki tej mumii mamy odlew twarzy dla wszystkich manekinów na całym świecie. Aha, czyli już wiemy po prostu skąd się wziął odlew twarzy. Ale ten jest inny. To już są dzieci. To już są dzieci. Tak, to są dzieci Ewy, a tu leży Ewa. Co prawda z męskim torsem, ale jest Ewa. Cześć dla dzieciaków, cześć dla dorosłych. Licytacja. Uniwersalne, mieszczą się nie tylko dla pięknej małej dziewczynki, księżniczki, ale również dla starszej. Tak, optymistyczny rozmiar, rozciągliwy, tak. Nawet kobieta w ciąży da radę. O, właśnie. Uniwersalny rozmiar. A co to jest? 1,40 m. A, to jest rezerw, to z Polski przyjechało, widzicie. Ile było? 25! O, dziękuję. Oj, sypie śnieżyca. Tak, finał był, dla nas już się zakończył. No i tym właśnie oto sposobem idziemy do domu, bo już tutaj się nastałyśmy, wszystko co miałyśmy zobaczyć, zobaczyłyśmy. Pokaż się tu do telewizora. Tam. Tak, subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Like, łapka w górę i komentarze. Na razie, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!